Witamy i zapraszamy. Sędzia dzisiejszego meczu znany jest ze swojej surowości. Tak, nie ma zamiaru tolerować przewinień. Zaczynamy spotkanie. Bayern przy piłce, a przed nami pierwsze 45 minut. Miejmy nadzieję, fascynujące. No i Lam. Xabi Alonso. Iniesta. Xabi. A teraz przy piłce Robert. Miller. Teraz przy piłce Xabi Alonso. Dośrodkowanie w pole karne. Powstrzymani. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Xabi. Ależ podanie. Celnie do partnera. Zagrał piłkę głową. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Ribery. Choć wszyscy znają jego umiejętności driblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Piłka opuściła pole gry. Bayern Monachium od linii bocznej. Ribery. Trzeba pochwalić go za to podanie. No, strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. Ależ dyspozycja bramkarza. Kolejna udana obrona. Łapie piłkę. Suarez. Xabi. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Strzela! Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Barca rozpocznie grę od wrzutu z autu. Xabi. Ładnie to zrobił. Zdecydował się na strzał. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Od własnej bramki Bayern. No i Lam. Ribery. Ładna akcja. Strzela. Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Barca rozpocznie grę od własnej bramki. Messi. Brawo, brawo, Bayern. Jest przy piłce. Ribery. Ładnie dograł. Doskonale. Robert odbił piłkę. Suarez. Wspaniale przechwycił. Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? Piękny gol. Ładnie.
Ładnie, precyzyjnie uderzył w dolny róg bramki. Znakomity popis umiejętności. Obrońcy nie potrafili go nawet dogonić. Neymar. Iniesta. Piłka chodzi jak po sznurku. Dość odważna ta próba Messiego. Posłał piłkę w trybuny wysoko nad poprzeczką. Messi. Przeciwnik atakuje Messiego. Chce odebrać piłkę. Stuber. Pierwsza połowa już za nami. Minimalne prowadzenie po pierwszej połowie i myślę, że druga będzie bardzo ciekawa. Tak, chociaż ciężko jest wskazać faworyta. Wydaje mi się, że będą decydować ostatnie minuty meczu. Zabij. Przy piłce Xabi Alonso. Przy piłce Schweinsteiger. No i Lam. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ładna wymiana. Ale znakomicie! To podanie przejęte przez obronę. Świetnie blokuje obrońca. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Suarez. Dobre podanie. Xavi. Ładne dogranie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. A teraz Schweinsteiger. Suarez. Podanie Xabiego przejęte przez rywala. Dobre podanie. Ach. Xabi Alonso. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Czy piłce Robben? Wymieniają piłkę między sobą. Xabi Alonso. Spalony. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Messi. Sergio Busquets. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. A teraz Xabi Alonso. Allianz Arena to stadion na wskroś nowoczesny. Oddany do użytku został w roku 2005. Znajdują się tutaj m.in. dwa żłobki. A także największy parking w Europie, który może pomieścić 10,5 tysiąca samochodów. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Xabi. Akcja skrzydłem. Xavi. Ależ piękne podanie. Czy to wykorzysta? Gol! No i mamy remis.
Gecen. No i Lam. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. I piłka na skrzydło do Lama. No i piłka wyszła poza pole gry. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Robert Lewandowski. A teraz Xabi Alonso. Dobrze dograł. Mają szansę w końcówce meczu odnieść zwycięstwo. Jeden warunek. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Szczęść! Bramka w końcówce dająca im prowadzenie. Jaka radość! Czasu do końca. Mamy powtórkę bramki, która daje drużynie Bayernu Monachium prowadzenie. Chyba tego już nie stracą. Widzimy w powtórce, jak kapitalnie zagrali, obejmując prowadzenie. Tabi. Abidal. Celnie, dobrze. Ale spodanie, jeśli to wykorzystają. Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Robert Lewandowski. Piłkę przejmuje Dani Alves. Oddaje piłkę koledze. Arbiter kończy mecz. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z Państwem. Do usłyszenia.